minut po godzinie 8, a gościem audycji Dzień Dobry Kaszuby jest pan Michał Posieczny, burmistrz Rumi. Dzień dobry. Witam państwa. A będziemy rozmawiać dzisiaj o rewitalizacji Zagórza. Rumia wchodzi w kolejny etap rewitalizacji Zagórza. Właśnie otwarto przetarg na wykonanie kompleksowego zagospodarowania oraz rozbudowę infrastruktury komunalnej. Jakie oferty zostały złożone w przetargu? Oferty zostały złożone dwie. Jedna na kwotę około 11,5 miliona, druga na kwotę około 13, ciutkę więcej niż 13 milionów złotych. No i jest proces rozstrzygania, także mam nadzieję, że w przeciągu miesiąca, no góra półtora miesiąca, będziemy mogli powiedzieć, że faktycznie przetarg został rozstrzygnięty i prace się rozpoczną. Dobrze. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej, prawda? Tak, z Regionalnego Programu Operacyjnego, którym zawiaduje marszałek województwa pan Mieczysław Struk. Dofinansowanie dla Rumi to jest około 13 milionów złotych, z czego około 10 milionów właśnie na tą część inwestycyjną, ponieważ projekt rewitalizacji to przede wszystkim rewitalizacja społeczna, wsparcie osób i rodzin, które są ubogie, jak i realizacja inwestycji właśnie, które pomogą zrewitalizować powstałe w czasach wojny osiedle na Zagórzu. Także jesteśmy szczęśliwi, że możemy takimi środkami się wesprzeć. Już kilka rzeczy zostało zrealizowanych, między innymi odremontowano, docieplone zostało 10 budynków. Jeszcze przedtem w ramach programu Kawka, tylko to też jest tak, można powiedzieć, w ramach rewitalizacji osiedla, również te budynki zostały podłączone do sieci ciepłowniczej, także zniknęło ponad 200 pieców węglowych i część budynków również została docieplona. Także nie tylko z rewitalizacji, ale również z dwóch edycji programu Kawka skorzystaliśmy ze źródeł zewnętrznego dofinansowania i to osiedle faktycznie nie dość, że stało się ekologiczne, to pięknieje. Jest wsparcie duże dla rodzin w ramach Centrum Usług Społecznych, gdzie wsparciem jest już objętych 23 rodziny, a jeszcze do 2022 roku rodziny mogą się zgłaszać do projektu, który sami też szukamy, a także Klub Integracji Społecznej. To jest drugi program właśnie ten społeczny, obejmujący reintegrację społeczną zawodową wraz z wsparciem fachowców, doradców zawodowych, prawnika czy psychologa, to zależnie od potrzeb. No i oczywiście organizujemy również staże pracy i już około 15 osób znalazło zatrudnienie. Także nie tylko inwestycje, ale też ta społeczna działka. Jeśli chodzi o inwestycje, to w zasadzie całe osiedle zmieni się nie do poznania. Jeszcze powstała już kładka piesza rowerowa nad Zagórską Strugą. Tak, jest to jeden z takich droższych elementów, które chcieliśmy zrealizować, ponieważ brakuje nam połączenia ścieżkami rowerowymi, można powiedzieć wylot na Bieszkowice, Koleczkowo, Nowy Dwór Wejherowski czy Reszki z okolicą Galerii Rumia. Dlatego między innymi zdecydowaliśmy się właśnie na mostek nad Zagórską Strugą, no bo to są najdroższe elementy, jak można wykorzystać do tego dofinansowanie unijne, to trzeba z tego korzystać. Co obejmuje rewitalizacja Zagórza, zarówno jeśli chodzi o ten aspekt inwestycyjny, jak i o aspekt społeczny? O społecznym już trochę mówiłem, także to również dzieci mają tutaj oczywiście też wsparcie. Mamy świetlicę Zagórzankę, gdzie dzieci w wieku 3-10 lat mogą znaleźć wsparcie, a także prowadzony jest klub młodzieżowy prowadzony przez ZHP. Także tutaj jest duże wsparcie również dla dzieci i młodzieży. A jeśli chodzi o inwestycje, to na osiedlu i budynki zostały docieplone, wyremontowane w ramach rewitalizacji. Obecnie w tym obecnym przetargu to będą również robione sieci, no bo one mają niektóre po 80 lat i wymagają natychmiastowego remontu. Niektóre sieci, na przykład kanalizacji sanitarnej czy wodociągi też prawdopodobnie będą wymieniane, ale też zarówno miejsca parkingowe, całe otoczenie. No na koniec będą oczywiście robione jeszcze place zabaw i boisko, które się pojawi
w miejsce obecnego. Także cała ta strefa rekreacyjna, ale też związana z chodnikami, z miejscami parkingowymi i z terenami zielonymi, wszystko zostanie na osiedlu zrobione. No i jeszcze jeden element, Góra Markowca, który ma też z czasem ruszyć. Jesteśmy po pierwszym przetargu, natomiast do pierwszego przetargu firmy nie przystąpiły. Dostaliśmy kilka uwag, czy nawet więcej niż kilka, które wzięliśmy pod uwagę i w tym drugim przetargu będziemy uwzględniać niektóre postulaty firm, ponieważ no, zależy nam na tym, żeby na Górze Markowca również powstała strefa do czynnego wypoczynku, nie tylko dla mieszkańców Zagórza, obszaru rewitalizacji, bo Góra Markowca, z Góry Markowca na pewno wszyscy Rumianie będą korzystali, a ma tam powstać docelowo i wieża widokowa, i różnego rodzaju elementy służące rekreacji. Bo to był także chyba projekt w budżecie obywatelskim ostatnim, żeby zrewitalizować Górę Markowca. Tak. No, Góra Markowca to jest marzenie Rumian od kilkudziesięciu lat, żeby była miejska. Nam się to udało porozumieć z właścicielem. 2 hektary na czubku Góry Markowca. Jesteśmy już właścicielem jako miasto. No i dlatego mogliśmy rozpocząć projektowanie, uzyskiwać pozwolenia na budowę, na stosowne tutaj działania inwestycyjne. Także te kroki my już wykonaliśmy kilka lat temu, a teraz no, miejmy nadzieję, bo to jest, nie ukrywajmy, bardzo ciężki teren inwestycyjnie. Góra ma ogromne spadki, w związku z czym część tych inwestycji no, będzie droższych niż byśmy wykonywali je na normalnym płaskim terenie. I tutaj również kilka czy wiele takich wskazówek, które teraz staramy się wprowadzić, żeby ten projekt faktycznie został zrealizowany. A kiedy możemy spodziewać się rozpisania tego drugiego przetargu na Górę Markowca? Ja myślę, że w pierwszym półroczu na pewno będzie rozpisany. Kiedy efekty końcowe, zarówno rewitalizacji Zagórza, jak i rewitalizacji zagospodarowania Góry Markowca? Te projekty są rozbite na poszczególne terminy, natomiast wszystko powinno się zakończyć w 2023 roku. 2023. To rok dużych inwestycji w Rumie, oprócz tych, o których już mówiliśmy. Największą w historii jest chyba budowa węzła Janowo. Czy rozstrzygnęliście już przetarg? Przetarg nie jest rozstrzygnięty, ale jest bardzo, bardzo blisko. Także no, myślę, że prace już niedługo, w przeciągu 2-3 miesięcy prawdopodobnie powinny się rozpocząć. A komunikacyjnie sporo się dzieje w Rumie, bo są także remonty ulic. I to takich głównych szlaków. Tak, udało się zdobyć dofinansowanie na węzeł Janowo, to też dzięki przede wszystkim środkom unijnym, gdzie mamy ponad 17 milionów złotych dotacji. Teraz 2 kolejne ciągi komunikacyjne będą realizowane, między innymi generalny remont ulicy Pomorskiej, czyli drugi ciąg, można powiedzieć Gdynia Reda, będzie realizowany. Powstaną tam z obu stron jezdni ścieżki rowerowe, powstanie azyl, powstaną azyle, czyli między przejścia dla pieszych, żeby było bezpieczniej. Także, no i oczywiście nawierzchnia będzie całkowicie wymieniona, także ulica Pomorska, która już od dłuższego czasu była często remontowana i łatana. Dzięki współpracy z powiatem, który złożył wniosek o dofinansowanie, będziemy tą ulicę robili. Druga inwestycja to ulica Żwirki Wigury, również jeden z głównych ciągów naszych, prowadzących od dworca do dzielnicy Lotnisko. Połowa tej ulicy zostanie wyremontowana. Tam też ponosiliśmy bardzo duże nakłady, jeśli chodzi o łatanie regularne dziur, także cieszymy się, że również i ta inwestycja ma dofinansowanie zewnętrzne. Chce się także walczyć z korkami poprzez zmianę cykli świateł. Prosicie o to GDDKiA. Tak, wielokrotnie jesteśmy bardzo mocno naciskani i sami widzimy taką potrzebę, ponieważ analizowaliśmy jako urzędnicy cykle świateł właśnie przy Galerii Rumia, przy Toyocie, no i widzimy, że jednak wydłużenie tych świateł powinno trochę odkorkować w godzinach porannych Rumie. Mam nadzieję, że to już niedługo nastąpi, dzięki współpracy właśnie z Generalną Dyrekcją, jak i z firmą obsługującą
świetną, sygnalizację świetną. Wprowadzona najprawdopodobniej zostanie jeszcze w tym miesiącu zmiana powodująca, że cykl długości światła zielonego dla drogi krajowej powinien być wydłużony. Ja sam osobiście o to wnioskowałem, ponieważ widząc, jak ulice w Rumi stają się zakorkowane w związku z tym, że nie można przejechać płynnie przez wiadukt w Rumi, no powoduje, że nie dość, że mamy korki, czekamy po 10-15, a nawet czasami 20 minut jadąc ze Starej Rumi do okolic urzędu miasta, no to jeszcze mamy ogromne ilości spalin w mieście. Także myślę, że jesteśmy w stanie, zjeżdżając ze Szmelty, czy stojąc na przejściu 10-15 sekund dłużej poczekać, a tych spalin i korków będzie mniej w naszym mieście trochę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. Dziękuję bardzo.